Pod koniec sierpnia dyżurny suwalskiej policji otrzymał informację od mieszkańca miasta o kradzieży jego samochodu. Poinformowała nas kilka tygodni po zdarzeniu suwalska policja. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że na parkingu pozostawił busa wraz z kluczykami. Gdy dowiedział się, że auto zniknęło, natychmiast powiadomił o tym policjantów, którzy rozpoczęli poszukiwania pojazdu. Patrol drogówki zauważył go na jednej z suwalskich ulic. W samochodzie nie było kierowcy, ale tym razem kryminalnym sprzyjało szczęście. Odnaleźli bowiem w samochodzie dokument podejrzanego. To znacznie ułatwiło pracę policjantom, a właściwie podało podejrzanego funkcjonariuszom niemal na tacy. W toku postępowania ustalono, że 30-letni właściciel dokumentu wykorzystał pozostawione w busie kluczyki i odjechał z parkingu niezbyt daleko, bo w baku skończyło się paliwo. Mężczyzna porzucił auto, ale nie oparł się pokusie zabrania znajdujących się w nim elektronarzędzi o wartości około 2000 zł. Krótkotrwałego użycia pojazdu oraz kradzieży suwalczanin dopuścił się w warunkach recydywy. Kodeksowo grozi mu za to nawet 5 lat za kratami, ale ponieważ pojawił się ten wątek recydywy, kara może zostać zwiększona o połowę.